Yo, witamy Was na kanale Travelers.pl. Jesteśmy w Madrycie, w Hiszpanii. I dlaczego w biegu, tak? No, trochę nam się zaspało. Wstaliśmy chwilę przed 15. Szkoda dnia, bo jutro wylatujemy, wracamy do Polski. Dlatego lecimy zwiedzać, nie? Co? Dzisiaj lecimy do parku. Jakiś pomniczek zobaczyć, lucyferka i tak dalej. Zresztą zobaczycie, oglądajcie. Wiecie, nie pamiętam naprawdę, kiedy spałem do takiej godziny, ale przypuszczam, że to dlatego, że tutaj jest cisza w pokoju, nie ma hałasu, a ostatnie noce spędziliśmy, kto nas oglądał, ten wie, przy remontach, kuli beton w nocy, całą noc praktycznie. I ogólnie hałas i w ogóle ciężko się spało, więc przypuszczam, że w takiej ciszy zasłonięte roletki, nie było widać słońca i mamy efekt. Budzika nie ma, także się śpi, ale trochę mnie to cieszy, szczerze mówiąc. To się wyspałem zarąbiście. Kto śledzi ogólnie nasz kanał, wie, że wyjechaliśmy w listopadzie. Byliśmy w Ameryce Środkowej, Południowej. Teraz do Madrytu wpadliśmy tylko na trzy nocki, wracając już. W sumie, żeby nie kończyć aż tak szybko tripa. Też ze względu cen biletów, że były tańsze do Madrytu. I zwijamy póki co do Polski. Kto nas nie śledzi, ten w tym momencie subskrybuje mój kanał. Czekam. Dalej czekam. Dobra, dzięki. Ciężko jest się przenieść z 30 stopni cały czas praktycznie na okrągło do 5 stopni, nie mając praktycznie ciuchów ciepłych. Dziwnie to jest, a wiem, że w Polsce będzie jeszcze gorzej. Już się tego boję, szczerze mówiąc. Zobaczymy, ile wytrzymamy. W Polsce już mam plan, szczerze mówiąc, jakoś za tydzień, za dwa maksymalnie gdzieś wylatywać dalej, bo nie lubię aż takiego zimna. Co do Madrytu jeszcze, w poprzednim odcinku Wam trochę poopowiadałem. A takie info, tak, tu też są bezdomni ogólnie. Bo ktoś mi mówił, że w Madrycie nie będzie bezdomnych, że w Europie nie ma tak bezdomnych, jak właśnie było pełno w Meksyku czy w Kolumbii i w tych innych. No nie tak dużo jak w Kostaryce. No, Kostaryka to było mistrzostwo po prostu. Na każdym rogu są bezdomni. Aczkolwiek no i tak są, no wszędzie są bezdomni, także no sorry, tego się nie uniknie akurat, nie? A przed nami Bank Hiszpanii, którym wczoraj też mówiłem w poprzednim odcinku. Znany też z Netflixowego serialu właśnie Dom z Papieru, który został okradziony w tamtym serialu oczywiście. Tego nie było tutaj naprawdę. Co? Dalej jest tam fontanna i tak dalej. Zaraz będzie ją widać, ale jeszcze kawałek. Dobra, jesteśmy. I fontanna Cibelesa, czy jak to się wymawia, pod którą właśnie rzekomy bank obok posiada około 90 ton złota. Gdzieś jakieś 28 do 40 prawie jakoś metrów, zależy, jakie źródła podają pod tą fontanną. Można robić podkop, jakby ktoś chciał. Oczywiście przy fontanie kolejny pałacyk musi być. Palazzo de Cibeles, coś takiego. A my idziemy na czerwonym świetle. Norma. Przed nami Puerta de Alcala, a raczej widzę makieta jego. Widzę, że tam są rusztowania i wstawili zdjęcie. Jego budowa ogólnie została ukończona w 1778 roku, jeszcze za panowania Karola III. Jak widać, chyba nie do końca wytrwała do dzisiejszego dnia, skoro muszą to remontować. Może renowują, nie wiem. Aczkolwiek wzięła nazwę od miejscowości, kiedyś trzeba było wybrać ten kierunek, koniecznie, żeby wybrać się do miejscowości o tej nazwie, czy tam podobnej nazwie i niby stąd się wzięło to. Czy to prawda, no to ja już Wam nie powiem, nie? Jeszcze niegdyś to była ogólnie wschodnia granica, powiedzmy, Madrytu. Już był wyjazd stąd, no teraz już się miasto rozbudowało. Już tam dalej, powiedzmy, jest wyjazd. Ale tak było, nie? Nie kłamię. Dobrze, mówię, makietę wstawili cwaniaki i słychać, że coś tam remontują. A mamy farta naprawdę do takich rzeczy, jak byliśmy raz w Londynie i Big Bena chcieliśmy zobaczyć i się okazało, że też akurat jest w trakcie remontu i był cały zasłonięty. Ale to good luck, nie? Mamy wejście tutaj, my już jesteśmy. Park del Retiro. Niegdyś ogrody królewskie
Dzisiaj jest zwykłym parkiem dla ludzi. Z ciekawostek to w 1808 roku armia Napoleona tutaj miała swój obóz. No i co? Sąsiaduje ogólnie z wschodniej części Madrytu. Sąsiaduje z bogatymi tutaj dzielnicami, muzeami typu Prado, coś takiego. Prado. Ola. I co? Ludzie przychodzą sobie tu odpocząć. Zresztą możecie zobaczyć sobie, jak już nam pomachał pan albo pani w kostiumie. Coś tu jest ciekawego. Jest parę rzeźb, które chcemy zobaczyć. Jest pałac też, tak. No, słuchajcie, zapomniałem dodać, że za czasów Napoleona właśnie został cały park zdewastowany, został zniszczony, jak stacjonowała właśnie tu jego armia. I dopiero później został odbudowany w 1868 roku, za czasów panowania Izabeli II. Został ogólnie dopiero parkiem publicznym oficjalnie, że był dostępny dla wszystkich ludzi. Aktualnie jest tutaj około 17 tysięcy drzew, 7 tysięcy krzewów różnych, co nie widać akurat na pewno taką wiosenką, zimą. Nie jest to zbyt ładne, powiedzmy. Znaczy ma swój urok na pewno, aczkolwiek na pewno latem wygląda to o wiele lepiej, jak większość roślinności w Europie. No, chyba normalne. Widać, coś się dzieje przynajmniej tutaj. Słuchajcie, w 1935 roku park ogólnie został wpisany na listę ogrodów o znaczeniu historyczno, jakoś artystyczny, coś w tym stylu. Jakoś tak to się nazywa. Jak chcecie, to sobie, nie wiem, wygooglujcie. Ale zarąbiście tam mają ludzie. Trzeba chyba tam dopłynąć, mi się zdaje. Chyba, chociaż nie, tam powinno być dojście normalnie. Ale popływać też by się popływało takim czymś. Fajny klimacik na pewno. Co mi się podoba, że co kawałek tu ktoś coś gra. Tam już kolejny ziomeczek na gitarce se leci. Ręce takich ludzi tylko chwilę, już słyszę, że zapłacić za zdjęcie z nimi. To takiego zamiaru nie mam akurat. O, to jest fajna rozrywaczka. O, Sara, co ty tam robisz? Fontanki, miejsca, widzicie, do robienia jakichś zdjęć i tak dalej. Nieciekawy park, spory na pewno. Przydałby się taki u nas w Tczewie. A co my wierzymy, nie? No i jest przed nami Crystal Palace. Pałac kryształowy w Madrycie. Był ogólnie wzorowany na londyńskim Crystal Palace. Zbudowano go w 1887 roku. No, był ogólnie zniszczony i go musieli zrekonstruować później w latach 90. chyba XX wieku. Coś takiego. Dobudowano do niego wtedy jakieś trzy części, w których aktualnie znajdują jakieś wystawy, są sztuki i tak dalej, jakichś znanych tam ludzi, znanych artystów po prostu, których ja nie znam, więc nie wiem, czemu są znani. Ja no żartuję, akurat to nie mój temat, ale no są tu wystawy po prostu właśnie, artystyczne sztuki, obrazy i tak dalej. Można sobie wejść pewnie za odpowiednią sumką, bo widzę, że są bramki już. I co, z drugiej strony mamy fontankę z drzewami. Te drzewa mają korzenie głęboko pod wodą. Nie pamiętam, jak się nazywały, szczerze mówiąc. Ale ładnie wygląda. Można karmić kaczuszki. Znaczy nie wiem, czy można karmić, na pewno są. Poprawka mała. Nie, za odpowiednią sumkę, za darmo można sobie wejść do kryształowego pałacu, popodziwiać go. To mnie zaskoczyli akurat. Aczkolwiek dawało mi się, że będzie większe tutaj. Halo. Co mnie zdziwiło, to
na dole znajdują się toalety. Nie, że wejście jest darmowe, to są darmowe toalety. To już jestem naprawdę w szoku. Słuchajcie, jest dużo tych takich rzeźb, nie wiem, przedstawiających lustra. Widzę, wszyscy se tu zdjęcia robią i co kawałek one są. Jest ich więcej. Ciekawy rodzaj sztuki. Czy co, pałac miał oddawać potęgę Hiszpanii, pokazać jaka ona jest potężna i w ogóle. I dlatego pewnie zostało to zniszczone z czasem. Wyszło szydło z worka. Mamy wejście do ogrodu różanego. Niegdyś królewskiego oczywiście. No aktualnie co, mamy zimę, więc nie robi aż takiego szału, ale tak, mamy jedną różyczkę. Ej, tylko jedna jest. Upolowaliśmy cię. Co, mamy fontankę. I tak to wygląda. Wiadomo, w lato na pewno o wiele ładniej to wygląda. Pełno różyczek, dokładnie. To nie koniec oczywiście, to jest więcej tych fontan i tak dalej. Się trochę ciągnie. Wiecie co, to miejsce ogólnie nazywa się Zielonym Sercem Madrytu. I no szczerze mówiąc, zima jest. Nie wygląda to aż tak super atrakcyjnie, ale znaczy, że i tak jest tu zielono. W niektórych miejscach jest sporo tej zieleni dalej. Przypuszczam, że latem to w ogóle jest mega. Trzeba tu przyjechać latem następnym razem. Mamy to, czego szukałem. Pomnik upadłego anioła Lucyfera. No, w niewielu miejscach możecie zobaczyć ogólnie pomnik Lucyfera. Co ciekawe, znajduje się prawdopodobnie, tak niektórzy twierdzą, na wysokości 666 metrów nad poziomem morza. 666. Dalej, kolejną ciekawostką, mamy tutaj napój Monsterka, który został oskarżony, że właśnie te logo, te trzy właśnie paseczki oznaczają z hebrajskiego właśnie trzy szóstki, że to są szósteczki, 666. Ogólnie firma długi czas sądziła się właśnie o to, że nie są to żadne satanistyczne i tak dalej znaki i wygrali ogólnie. Ale dużo osób dalej twierdzi, że to jest propagowanie satanizmu i tak dalej. No i co, no nie wygrali w sądzie, więc nie udowodnią tego nikomu. Takie życie, nie? Popatrzcie sobie jeszcze. Żegnuj. Idziemy dalej. Raczej w sumie wracamy powoli. Znaczy nie do domu, ale w tamtą stronę. Macie fajną miejscóweczkę? Że se w szachy pograć, jakby ktoś chciał. Twój ruch. Jest więcej takich stolików na szachy. Że se poszpilać. Kto by chciał. O, jest wybieg dla psów jeszcze. Żartowałem, był akurat zakaz dla psów. A jeszcze na terenie tutaj parku mamy muzeum jakieś. Ogólnie ładnie zdobione też jest. Niestety tu już się nie uda na krzywy ryj wejść. Niestety tu już jestem płatny. Także nie wchodzimy, idziemy dalej. Jesteśmy z powrotem tutaj. Tylko że z drugiej strony. Fajne miejscóweczka ogólnie. Ludzie se odpoczywają. Przyjemnie tutaj jest na pewno. Jest cisza, samochody nie jeżdżą. Co najważniejsze, nie ma tylu spalin. Elegancko. I mamy tu jeszcze jedną atrakcję, że tak to ujmę. Główne takie rzeźby przy właśnie tym zbiorniku sztucznym, gdzie pełno osób se robi zdjęcia. Tam jest pomnik Alfonsa XII. Był pierwszy hiszpański Alfons. Nie no, żartuję oczywiście. Co chciałem, żartuję, on był 12 Alfonsem, nie pierwszym, nie? Sama nazwa wskazuje. Ogólnie Alfons XII był królem Hiszpanii z dynastii Bourbonów. Panował w latach 1870 coś do 1885 chyba, jak się nie mylę. I co, to są jakieś różne fontanki. Ludzie sobie na łódeczkach pływają. Niektórzy tu właśnie muzyczkę grają na gitarkach i takich tam innych. Nie, fajny klimacik do relaksu.
takie łódeczki do wypożyczenia właśnie. Trochę ich jest, szczerze mówiąc. Tu jeszcze mamy Centrum Kultury, Casa de Vacas. I chyba mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o atrakcje z tego parku. Wiadomo, są jeszcze jakieś tam mniejsze pomniczki, jakieś tam mniejsze fontanki gdzieś tam. Aczkolwiek z takich główniejszych atrakcji to chyba wszystko tutaj. I tak trochę czasu tu spędziliśmy. No. Z półtorej godziny. No z półtorej godzinki chodzenia było mniej więcej. Na parku. No. Spory park, trzeba przyznać. Cieszy mnie to, lubię takie miejsca. Więcej takich miejsc naprawdę. Mamy fontankę jeszcze jedną. I przed nami kościół wielki świętego Manuela i świętego Benedykta. Ogromne dziadostwo. Idziemy dalej. Tego nauczył mnie trip na pewno do Ameryki tam. Przebiegania przez autostrady i ulice, gdzie się nie da przejść tak łatwo. To już naprawdę mam wyszkolone teraz, wyćwiczone. Centrum antyczków jakieś? Idziemy Mercado jakieś, ale to chyba zwykły sklep mi się zdaje. Tulipa. Jednak nie jest to zwykły sklep, ale większość tak mają takich typowo sklepowych rzeczy, widzę. No i jakieś jedzonko można zjeść sobie tutaj, na pewno. O, można sobie w maszynki pograć, jakby ktoś chciał. I tak dalej. Kaktus. Udaliśmy się zrobić wała z Google Maps, nie? Poszliśmy na dzielnicę Salamanki, tu miały być jakieś właśnie budynki i tak dalej. A no nic tu nie ma tak naprawdę. Pokazuje, że to jest tutaj. Ogólnie tu miały być jakieś, nie wiem, czy pałace też, czy coś takiego. Jakieś chyba repliki może, albo coś z oryginalnej Salamanki, nie wiem. Nic nie ma. I półtorej kilosa zbędnie przedreptane. I dobra, idziemy sobie już powoli w stronę hotelu. Jeszcze coś może po drodze trafimy, mam nadzieję przynajmniej. No, aczkolwiek co, reszta uliczek takich mniej powiedzmy znanych chyba też jest jakieś tam warta powiedzmy uwagi, że zobaczyć jak to wygląda, a nie tylko ten przepych wielkich budowli i tak dalej. Chociaż tu i tak budynki nie należą do najmniejszych, co by nie było w dalszym ciągu. Tak, no dalej to nie są jakieś tu od ludzi powiedzmy czy coś, bo to jest niedaleko centrum tak naprawdę. Ale już mniej ludzi. Patrz, to jak ciemno się zrobiło. W sekundę normalnie. Ja nie wiem, jak to się stało. Dobra, byliśmy sobie zjeść. Jedliśmy już parę miesięcy kepsików. W ogóle nie widzieliśmy kepsa żadnego. To skorzystaliśmy teraz z okazji i się napkaliśmy nim. Coś tu się działo, tłum ludzi. Się zebrał ziomek bez koszulki. Ale policja jak przed chwilą tu chyba pogoniła. Nie wiem, co tu się działo. Znowu bagiety przejechały i nic nie zobaczymy chyba. Nie wierzę. Nie wierzę normalnie. Chłop zdążył zebrać pieniądze od wszystkich. Przeszedł się z czapeczką. Już poustawiał tam ludzi, jakiś z tłumu sobie wybrał tak dalej. Przyjechały bagiety i elo i pozamiatany. Powiedział dziękuję wszystkim za zabawę. Ty, ale dobry sposób na robienie szmalu, nie powiem, nie? Jeszcze jak mieć tak te ugadanych policjantów, którzy przyjeżdżają w dobrym momencie. Nic nie trzeba potrafić tak naprawdę, można naopowiadać ludziom, czego by się tutaj nie zrobiło. Po czym policja rozgania tłum, nie? Niezły patent. Patrzcie, przechodziliśmy tędy chyba z 5 razy już i nie wiedzieliśmy, że tu jest jeszcze wejście na jakiś pasaż, coś takiego. Zobaczymy, co tu mają ciekawego. Ale chyba nic. Ale sekretne przejście, nie? Zimota. Idziemy, wracamy już powoli. Jesteśmy już praktycznie przy domu. No i nie wrócili, nic nie pokazali. Tym razem drugi raz ich policja rozgoniła i już nie wrócili. Bo za pierwszym razem widziałem, że jeszcze próbowali. No ale dupa. Dobra, zapomnieliśmy się pożegnać. Także zrobimy to z tego miejsca. Co, dziękujemy, że oglądaliście. No, zajrzyjcie na pewno na nasze Instagramy. Monshio, Uweksy.
No i co? Zostawcie subika i dajcie znać, nie? Czy się Wam podobał filmik. W komentarzu koniecznie. I widzimy się niedługo. Na razie. Jo.